jeden uczony na teologię, dlatego uważam, że obrona rzeczywiście minerowami to w pełni respektowanie nauczania świętego Kościoła katolickiego. A masza już jest, tak? Ten dzisiejszy nasz marsz to jest znak naszej nieobojętności. To jest znak, że nie stoimy z boku, kiedy prawo do życia jest kwestionowane. To jest znak, że życie dla nas jest radością. Życie naszych dzieci. Ten marsz ani się zaczyna, ani się nie zaczyna, ani się nie kończy. To jest po prostu stacja Poznań 2018 i będziemy iść dalej, bo życie musi trwać zawsze. Nawet niestety w tym miejscu nie możemy powiedzieć, że w Polsce nie nazywa się zła dobrem. Bo niestety dzisiaj widzimy, że ze zła robi się prawo. Ale Polska to przetrwa. Przetrwa jak wszystkie poprzednie kryzysy. Przetrwa jak ten ostatni. Kiedy kilkadziesiąt lat temu mówiono, że jedyną nadzieją dla Polski jest komunizm z rzekomo ludzką twarzą. To też przetrwamy. I Polska będzie wolna od kontrkultury śmierci i Polska będzie znakiem dla innych narodów Europy. Gwałcenie wolnego mandatu poselskiego, zmuszanie posłów do tego, żeby nie wykonywali swojego ślubowania poselskiego, a już najbardziej wprowadzanie za to kar, wykluczenie polityczne, to jest hańba, która na tych ludziach spoczywa. Proszę Państwa, to jest hańba dla naszego parlamentaryzmu.